Cześć, tu Grzesiek z blogu hejdom.pl i dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób uchronić się przed blackoutem. Pokażę to na podstawie tego urządzenia. To jest Bluetti EB70. Jest to po prostu duża bateria, która ma wyjścia na wszystkie rodzaje urządzeń, które potrzebujemy. Zacznijmy w ogóle od tego, czy nam to grozi. Czy jest to naciąganie sprzedawców na zakup tego typu urządzeń? Bo tego typu urządzenie to koszt, powiedzmy, najtańsze 1000-1500 zł, to akurat konkretnie około 3000. W promocji można je znaleźć oczywiście taniej. I do tego zapraszam Cię na bloga, bo tam konkretnie podaję kod, gdzie i jak kupić to urządzenie taniej. Ale generalnie wracając, czy to napędzają sprzedawcy, czy jest to realne zagrożenie? W tym materiale postaram się na to odpowiedzieć. Materiał trochę pomieszamy. Opowiemy o domu, opowiemy o mieszkaniu, opowiemy o zimie, opowiemy o lecie. I generalnie będę się skupiał na tym, w jaki sposób poradzić sobie z blackoutem dłuższym niż te 2-6 godzin. Bo tego typu awarie zdarzają się i to są normalne rzeczy, że w tej chwili tego typu awarie mogą się zdarzyć. Jednak te dłuższe to już jest rzadkość. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle mówię o blackoutie, w ogóle skąd to się wzięło i czemu to jest w tej chwili tak mocno popularne. Ze względu na to, że pobieramy coraz więcej prądu z urządzeń, a nasza instalacja, ta tutaj cała w miastach i poza miastami, jest stara, jest przestarzała i to powoduje, że po prostu ją przeciążamy. No i teraz, dlaczego w ogóle te przeciążenia się biorą? Bo przecież wcześniej też było elektryczność, prawda? W tej chwili mamy żarówki LED-owe, a wcześniej były normalne żarówki, które pobierały mnóstwo watów. No tak, ale wcześniej nie było klimatyzacji, nie było ogrzewania elektrycznego i nie było tylu tych biur, tych domów, tych mieszkań w tak zaciśnionych miejskich obszarach. No i to powoduje, że te instalacje są po prostu przeciążone. I na tym się musimy skupić i z tego musimy w ogóle wyjść. U mnie najczęściej awarie są związane z tym, że gdzieś w okolicy buduje się blok i muszą przełączyć pewne instalacje do tych nowych elementów, do tych nowych rozdzielni. No i wtedy tego prądu, powiedzmy, nie ma przez 2-3 godziny. Rzadko, ale się zdarza. Jednak czasami te awarie są dłuższe i na tym będę chciał się skupić w tym materiale. Czy jest się czego bać? Jeżeli mamy długą awarię i duży obszar, wtedy rzeczywiście mamy problem. Skupmy się na chwilę na lecie. Kiedy mamy lato, to jedyne, co tak naprawdę nam zagraża, to przegrzanie się w mieszkaniu. To nie jest duży problem. Ale jest jeszcze jeden aspekt bardzo istotny. Co z jedzeniem? W lodówce jedzenie po jakimś czasie zamrażacie się rozmrozi. No i tutaj jest bardzo ważny aspekt, żeby to w jakiś sposób zabezpieczyć. Ale jest jeszcze druga rzecz. Woda. W momencie, kiedy nie będzie prądu, będziemy mieli problem z wodą. Jeżeli to jest szeroki obszar awarii, to w tym momencie przy pompowni to wszystko nie działa, więc wody też nie będzie. No i od tego musimy sobie zdać sprawę. Oczywiście wiadomo, są beczkowozy, no ale miejmy świadomość tego, że ich nie jest nieograniczona liczba, więc nie będzie on zawsze dostępny albo będzie gdzieś dostępny daleko. W związku z tym latem generalnie możemy się mniej tego obawiać niż zimą. Dlaczego mówię, że zimą jest gorzej? Dlatego, że taka długa awaria powoduje, że nie jest produkowane ciepło. I teraz nieważne, czy mamy to ogrzewanie miejskie, czy mamy ogrzewanie w domu piecem, ale taki piec, nawet jeżeli jest na gaz, to sterownik jest na prąd. I to jest główny problem. W pewnym momencie zaczniemy zamarzać. Po prostu zrobi się zbyt zimno i się będziemy wychładzać. Dlatego tutaj jest tak naprawdę największy problem, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Ponieważ latem też tego problemu nie będzie. Mamy panele fotowoltaiczne, ale falownik działa też na prąd. Na prąd sieci, a nie z paneli słonecznych. I to też jest rzecz, o której dużo osób po prostu nie wie. Więc w skrócie, jeżeli będzie to problem występujący nawet te 24 godziny, nie ma co się bać. Nie bójmy się, to nie jest duża awaria. Ale kiedy to pójdzie w dni lub kolejne tygodnie, wtedy rzeczywiście mamy się czego bać. Kasia zapytała mnie podczas kręcenia tego materiału, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś takiego się w ogóle może zdarzyć. Jest małe, no nie oszukujmy się, to wszystko jest nakręcane. Tutaj awaria, tu coś się może wielkiego, co się u nas może zdarzyć? Zabraknie węgla? No wiecie, to tak nie działa po prostu. U nas akurat mamy większość opartą na węglu i jedynym problemem może być uszkodzenie tych instalacji, które przesyłają prąd. No ale to są rzeczy do naprawienia. Gdyby zdarzyło nam się coś większego,
to wtedy dopiero mamy te obawy. Ale tak jak mówię, tego typu sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Ale gdyby się zdarzyła, to teraz właśnie opowiem. W momencie, kiedy będziemy mieli awarię, mamy tak naprawdę dwie możliwości. Jedną możliwością jest tego typu bateria, a drugą możliwością jest po prostu agregat zasilany na paliwo. No i teraz po prostu musimy wybrać taki agregat, którego paliwa będziemy mieli pod dostatkiem. No i teraz znowu, powiedzmy, że jest naprawdę gruba sytuacja, nie ma tego prądu, no to do paliwa też się nie dostaniemy. Po pierwsze, nie będą działały pompy na stacji benzynowej, powiedzmy, mają agregat, no ale nie będzie działał system płatności, więc przydałaby się nam gotówka. Zawsze po prostu ją miejcie. Oczywiście pamiętajcie, ja cały czas mówię o sytuacji takiej naprawdę grubej, że coś naprawdę się stanie, a nie takich normalnych, realnych czasach, w których teraz żyjemy. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Co możemy zasilić, czy też co musimy zasilić? Internet? No nie do końca. Telefon? Przydałby się, ale pamiętajcie, że też przekaźniki są na prąd, w związku z tym nie będą one działały. Skupmy się na podstawach. Co potrzebujemy zabezpieczyć w momencie, kiedy mamy lato, zimę? Kiedy mamy lato, na pewno musimy się skupić na tym, żeby zabezpieczyć lodówkę, żeby nam się to jedzenie nie rozmroziło. No, tylko nie ugotujemy go też, więc pamiętajcie o tym, żeby mieć gdzieś palnik gazowy, najlepiej taką kuchenkę turystyczną. A zimą? Zimą musimy zadbać o to, żeby nam się mieszkanie czy też dom nie wychłodził. W przypadku domu, który będzie ogrzewany, powiedzmy, gazem i ten gaz dalej będzie, no to super, podłączamy sobie tego typu baterie zamiast do lodówki, no bo przecież w tym momencie te rzeczy z lodówki możemy wyjąć na zewnątrz i możemy zasilić taki kocioł. Tylko że w momencie, kiedy nie będzie gazu, to jesteśmy ugotowani. Dlatego warto, budując dom, pomyśleć o kominku. Ozdobny, nieozdobny, z kominem. Ważne, żeby był, żebyśmy coś tam mogli spalić i nagrzać w tym pomieszczeniu. To jest bardzo istotny aspekt, a nie tylko i wyłącznie ozdobny. Jak już mówimy o survivalowych rzeczach i o tym, co potrzebujemy do przetrwania, to przydałoby się nam radio. Takie, wiecie, radio FM, gdzie będziemy w stanie nie tylko FM odebrać, ale też te ultrakrótkie, ultradługie sygnały, żeby z kimś się porozumieć, coś odebrać, jakieś komunikaty. Więc to też jest takie survivalowe, przydatna rzecz. Czyli co, mamy kuchenkę malutką gazową, radio, jakąś baterię dodatkową. Wiadomo, w telefonie mamy bardzo dużo elementów, no ale taka latarka by się też nam dodatkowo przydała. No i tak naprawdę to są takie podstawowe rzeczy, żeby przeżyć. Ale teraz skupmy się, do czego możemy jeszcze wykorzystać tego typu baterie. Jest normalna sytuacja, wracamy teraz na ziemię, jesteśmy w Polsce i sobie gdzieś jedziemy, na przykład pod namioty. Tego typu urządzenie jest fenomenalne. Naładujemy tutaj telefony, puścimy sobie nawet z projektora coś na jakimś prześcieradle. Możemy sobie tutaj doładować telefony, możemy sobie włączyć lodówkę przenośną i tego typu różne rzeczy. Dlatego czas przejść na testy tego konkretnie urządzenia. Zacznijmy od tego, że to konkretne urządzenie EB70 ma dlatego takie oznaczenie, że ma 700 Wh. To znaczy, że jest w stanie przez 7 godzin zasilić urządzenie o poborze prądu 100 W. Czyli jeżeli nasza lodówka pobiera 100 W, a zazwyczaj tak nie jest, w tych nowych lodówkach jest to zdecydowanie mniej, to jest w stanie zasilić ją przez 7 godzin. Jeżeli nasza lodówka pobiera 50 W, to jest w stanie ją zasilić dwa razy dłużej, czyli przez 14 godzin. Taka bateria, więc sobie wyobraźcie, jakie muszą być ogromne baterie, żeby w rzeczywistości zasilić nasze domy. I teraz tak, to urządzenie, konkretnie to urządzenie, maksymalny pułap obciążenia chwilowy ma 1400 W, czyli 1400 W, czyli dwa razy więcej niż jest w stanie, jakby powiedzmy to, przetrzymać. No i to urządzenie jest w stanie tyle, taką mocą nam dostarczyć do danego urządzenia, tylko że to będzie 3,5 godziny. No bo 700 watów to jest godzina, prawda? 100 watów to jest 7 godzin. No i tak dalej, i tak dalej. Więc im słabsze urządzenie, im mniej pobiera prądu, tym dłużej będziemy je w stanie zasilić. I to miejcie gdzieś w głowie, patrząc na tego typu urządzenia, bo skąd biorą się te różnice cenowe? No właśnie stąd, z pojemności baterii i z tego, ile w stanie są dać nam prądu zwrotnego. Wiemy, że elektroniki nie ma co zasilać, bo i tak nam się nie przyda. Aczkolwiek ja osobiście pewnie bym zasilił i doładował Kindla, żeby mieć co czytać. No ale większość z nas tego pewnie nie zrobi. A tego typu bateria ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz.
Jak możecie zauważyć tutaj, sobie zróbmy zbliżenie na to. Możecie zauważyć, tutaj obszar jest podzielony na dwie części. Tutaj mamy zasilanie tym modułem, czyli tutaj mamy czystą sinusoidę 220-240 V i sobie to włączamy i wyłączamy. Tutaj mamy latarkę, na razie nie będę Was oślepiał, a tutaj mamy zasilenie modułu, który ma PD 100 W, więc jest to naprawdę bardzo dużo. 5 V 3A na tym USB i 12 V 10A. A tutaj jeszcze mamy gniazdko zapalniczki, więc nawet jesteśmy w stanie tą przenośną lodówkę na biwaku, którą mamy podłączoną normalnie w samochodzie w czasie transportu, podłączyć do tego urządzenia. Bardzo fajnie, że na to wpadli. A tutaj mamy latarkę. Zobaczcie, jak raz kliknę, świeci nam bardzo mocno. Jak drugi raz kliknę, jest troszeczkę ciemniej. Teraz nam miga i nadaje nam SOS. Bardzo fajny pomysł, żeby w ten sposób to zrobić. To ma taki mały pobór, że naprawdę na... Zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma, ile to pobiera prądu, więc naprawdę na bardzo długi czas nam starczy. 1 W. Więc na 700 razy, prawda? Dłużej niż w przypadku 100 W. Więc bardzo dużo godzin jesteśmy w stanie nadawać sygnał SOS. Gdybyśmy rzeczywiście go potrzebowali, mega fajna opcja. Tutaj mamy panel, ile mamy inputu, ile mamy outputu, czyli tutaj ile dane urządzenie nam pobiera w momencie, kiedy jest podłączone, a tu mamy zasięg, pojemność. Jeszcze mamy tryb eco, to znaczy, że po prostu tutaj nam się to wyłącza po czasie nieużywania. Tutaj jeszcze mamy bezprzewodowe zasilanie, 15 W. Bardzo fajnie, że coś takiego dodali. Tutaj mamy input. Mamy możliwość zasilenia z ładowarki. To jest ładowarka, jest ona strasznie głośna, normalnie podłączamy ją do prądu. No i tutaj mamy wyjście zasilania. Jak możecie usłyszeć, ładowarka cicha nie jest. Jeszcze jak to podłączymy do tego urządzenia. I dodatkowo jeszcze tutaj wentylator nawija. I tu mamy szybkość ładowania 200 W prawie. No i co? Ale to tylko jest jedna z opcji ładowania. Drugą opcją ładowania jest w zestawie możliwość podłączenia tego pod akumulator samochodowy. W sensie takim, że po prostu jest tutaj złącze zapalniczki i możemy sobie to podłączyć i podładować. Trzecią opcją, najciekawszą, są panele. Niestety panele kosztują drugie tyle, co sama bateria, ale dzięki temu jesteśmy w stanie podładować tego typu urządzenie. No i teraz tak, jeżeli podłączymy to przez zasilacz dołączony do zestawu, 4,5 godziny mamy całe to naładowane. Jeżeli podłączymy do zapalniczki, to niestety mamy w tym momencie tylko 12 V, w związku z tym będziemy to ładowali 8 godzin. A jeżeli podłączymy to przez dedykowane panele fotowoltaiczne, one dają 200 W, to naładujemy to też przez 4,5 godziny. Więc fajny wynik, 4,5 godziny, no to jest powiedzmy taki pół dnia słonecznego i mamy pełną baterię. No i powiedzmy, zabrakło nam prądu. Co możemy zrobić? Możemy podłączyć lodówkę, tak jak teraz widzicie. 42 W pobiera lodówka w takim normalnym trybie pracy. Po podłączeniu było to na chwilę 100 W. Dosłownie na chwilę, jak się to wszystko włączało. Czyli jesteśmy w stanie dość długo utrzymać tą lodówkę w pracy. Tak naprawdę wychodzi ponad doba, bo 40 W to ma 700. Tutaj spada nam to co jakiś czas. Tutaj sobie możemy włączyć ten podgląd. Wszystko Wam pokazuję dokładnie w tabelce i pamiętajcie, w artykule dokładnie wszystko jest przeliczone i pokazane, jak to działa. W każdym razie lodówkę bez najmniejszego problemu możemy zasilić. To ma 1400 W skokowej i 700 W ciągłej przez godzinę. Czyli w skrócie, jeżeli mamy tutaj 35 W, to jesteśmy w stanie przez 20 godzin coś nam zasilić. 20 godzin zasilona lodówka, moim zdaniem, bardzo fajne urządzenie i warto o tym pomyśleć, jeżeli mamy rzeczywiście awarię prądu kilkugodzinne, bo na lodówkę nam dostarczy i jeszcze nam zostanie. Czas sprawdzić drugą rzecz. No i teraz mamy drugą sytuację.
Co w momencie, kiedy mamy gaz, a nie mamy prądu i nie możemy ogrzać mieszkania? Jest to bardzo problematyczne, musimy sobie zdawać tego sprawę. Pieca elektrycznego, w sensie grzejnika elektrycznego, do czegoś takiego, no nie podłączymy ze względu na to, że to po prostu nam zeżre baterię w kilka sekund. Ale jeżeli mamy piec gazowy, to przecież możemy piec gazowy podłączyć, prawda? W związku z tym gniazdko mamy włączone i ja teraz odłączam ten piec. Piec nam się ustabilizował, kocioł nam się ustabilizował i mamy w tej chwili 48 W. Czyli dalej więcej niż lodówka. A ja osobiście jestem tym zszokowany. Nie spodziewałem się, że to będzie tyle zabierało prądu, pobierało prądu. Dobra, to czas podsumować ten materiał. Miejcie świadomość, że jestem laikiem. Pierwszy raz w życiu mam w ogóle takie urządzenie w rękach. Aczkolwiek z drugiej strony, kto z nas nie używał UPS-ów do komputera? Działa to przecież w podobny sposób. Wtedy te UPS-y rzeczywiście były takie duże i to wyglądało tak, że w momencie, kiedy tam zasilanie zostało odcięte, no to przez chwilę nam był w stanie podtrzymać komputer, żeby wziąć i zamknąć aplikacje, które działają. No i w sumie przecież to samo mamy w laptopach. Ładujemy je, używamy, no i telefonach. Ta sama zasada. Tylko, że to jest naprawdę, naprawdę ciężkie. Miejcie tego świadomość, że z tym za bardzo nie pojeździmy. Niby jest to, powiedzmy, wodoodporne w takiej zasadzie, że jak coś tutaj będzie padało, to ta obudowa jest tak skonstruowana, żeby też nic nie dostało tej wody, tylko że po bokach są otwory chłodzące i tutaj nie możemy tego w żaden sposób, broń Boże, zanurzać w wodzie. Ale wróćmy do podsumowania tego materiału. To urządzenie jest przeze mnie przetestowane, jak widzieliście, na lodówce, na kotle. No i wyniki były zaskakujące, jak widzieliście. Jak będzie wyglądało to z innymi urządzeniami, to sobie możecie już na tej podstawie wyobrazić, no bo w tym momencie po prostu patrzymy, ile to urządzenie pobiera prądu. Co jest zaskakujące, te urządzenia od tej firmy mają ogromną liczbę komentarzy, pozytywnych komentarzy. Powiem Wam szczerze, że mnie to osobiście zaskoczyło. Ja pierwszy raz wszedłem w ogóle w tego typu tematykę i jak zobaczyłem, ile jest tych komentarzy i jak one są pozytywne o tym urządzeniu, jak trzyma bateria w dłuższym okresie użytkowania, to ja osobiście bym temu zaufał. A po przetestowaniu tego urządzenia nareszcie mogę się dowiedzieć, jak w rzeczywistości to działa i mogę Wam je naprawdę polecić, bo to urządzenie w tej cenie jest jednym z lepszych. Naprawdę, ta cena jest bardzo atrakcyjna. Oczywiście znajdziecie ją na blogu, w opisie tego materiału. No i co? I warto subskrybować kanał, bo tego typu materiałów znajdziecie zdecydowanie więcej. Dzięki, cześć!